Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość przedstawienia przynajmniej części pracy, którą się zajmuję. Dlaczego Digital Pathology? Sytuację mam taką, że w języku polskim ciągle nie funkcjonuje jeszcze jako takie sformułowanie cyfrowej patologii. Nawiązując do wypowiedzi mojej poprzedniczki, to jest pierwowzór, to jest kopia mikroskopu Leeuwenhoeka, gdzie krople wody obserwował i drobne mikroorganizmy, które w nim, w tej kropli się znajdowały. Później mamy po lewej mikroskop Cooka, ciągle jeszcze jednookularowy i to jest współczesny mikroskop, przy którym w miarę przyzwoicie wyposażonych pracowniach patomorfologii w tej chwili siedzi patolog i pracuje. Stąd mogę powiedzieć, że ja mam i telewizor, i mikroskop ciągle. Natomiast jeżeli mówimy już stricte o patologii cyfrowej, to jest taki zestaw, który pozwala patologowi pracować zarówno w wymiarze optycznym i patologii analogowej oraz przetworzenia przy pomocy tejże kamery obrazu na obraz cyfrowy. I w tym momencie przechodzimy do samej definicji. Czym jest patologia cyfrowa, czy digital pathology? Jest to środowisko, pewien obszar informacji oparty na obrazach, który pozwala na analizę tychże uzyskanych informacji z cyfrowych obrazów mikroskopowych. I to jest definicja, która mówi o patologii cyfrowej. Do tych analiz dochodzi dzięki tak zwanemu wirtualnemu mikroskopowi, czyli po prostu oprogramowaniu, które pozwala ten obraz mikroskopowy w zależności od rozdzielczości ocenić na ekranie komputera. Więc albo analizujemy obraz cyfrowy w pełni przy pomocy urządzeń elektronicznych, bądź też wykorzystując kamerę, ale obraz jest pobierany z mikroskopu na żywo i w tym momencie oceniamy cały preparat cały czas na bieżąco. Jest to ciągle wówczas obraz analogowy. Natomiast korzyść, która płynie z cyfrowej patologii, polega na tym, że ten obraz można, tak jak przy pomocy aparatu fotograficznego, można po prostu zamrozić, zrobić zdjęcie. W tym momencie mamy źródło informacji, które możemy przekazać, które możemy się dzielić, które możemy porównywać z innymi, bądź to diagnostami, bądź z innymi badaczami. Czasami konsultować w sytuacjach, kiedy nie do końca wiemy, co oglądamy. Przy czym uwierzcie mi Państwo, że rozbieżności ciągle są bardzo duże, zwłaszcza w przypadku chorób tak zwanych rzadkich. 2 lata temu byłem na takim spotkaniu jako słuchacz. To była absolutnie nie moja działka, chodziło o guzy wątroby. Siedziało 15 najlepszych specjalistów w Europie z danej działki. Były pokazywane slajdy, obrazy mikroskopowe i proponowane rozpoznania. Każdy miał takie małe urządzenie, gdzie były odpowiedzi A, B, C, D. Rozbieżności były 30, 30, 40 na przykład. Przy bardzo rzadkich guzach nie jest to wcale taka rzadkość. W związku z czym wtedy ten obraz mikroskopowy w wersji cyfrowej możemy pokazać, możemy umieścić w sieci i poprosić o konsultację. Na razie będziemy mówić o tym. Jeśli chodzi o moje pierwsze kroki w patologii cyfrowej, to jest zdjęcie profesora Szymasia, który w roku 98 na moim pierwszym zjeździe naukowym, na który pojechałem jako patolog, mówił o telepatologii. Rok 98. Pracowałem wówczas w szpitalu na Klinicznej w Gdańsku, już niestety po tylu latach koniec pracy tego szpitala. Wtedy w tym szpitalu istniały 3 komputery, które były podpięte do sieci. Na zewnątrz funkcjonowały ciągle modemy z prędkością bodajże, pewnie informatycznie poprawiam, 22,8 czy tam 28, to jest kilobajtów, tak? Czy kilobitów na sekundę. Takie były prędkości modemowe. A mówimy o telepatologii, przekazywaniu obrazku mikroskopowego na odległość. W roku 98 z grantu, w którym wówczas uczestniczyłem, kupiłem pierwszą kamerę pobierającą obraz mikroskopu, rozdzielczość VGA. 640x480 pikseli. Przy czym była to kamera typu live, gdzie analizowaliśmy obraz mikroskopowy z tej kamery, a pomiary, które były dokonywane przede wszystkim w zakresie
parametrów raka płaskonabłonkowego szyjki macicy oraz kosków trzeciorzędowych łożyska ludzkiego były dokonywane analogowo. Znaczy, może nie tyle. Cyfrowy obraz na monitorze, natomiast manualnie markerem przesuwałem i mierzyłem poszczególne rzeczy. To się nazywało wówczas mikromorfometria. Tak wygląda obraz mikroskopowy łożyska i w tym przypadku to są właśnie kosmki trzeciorzędowe i badaliśmy, chociaż tutaj bardzo słabo widać, w takich kostkach jest naczynie, bardzo cieniutkie i badaliśmy grubość cienkiej płytki nabłonkowej, tak zwanej CPN, wówczas kojarzył nam się zupełnie inaczej, prawda? Ale to był CPN, cienka płytka nabłonkowa. W chwili obecnej sytuacja jest zupełnie odmienna. Na chwilę obecną w Biobanku Fahrenheita dysponujemy właśnie takim skanerem, który pozwala przetworzyć obraz mikroskopowy z płytki szybki, jak mówią niektórzy, czy po prostu microscopic slide na obraz cyfrowy. Tutaj dla Państwa wiedzy to jest przekrój przez zarodek. Mózgowie, kręgosłup, płuca, wątroba. Ale to tak na marginesie. Czym się charakteryzują obrazy uzyskane z takiego skanera? Przede wszystkim podstawowa rzecz, to jest ogromna rozdzielczość. Część obrazów to jest do 150 megapikseli. Jeżeli porównają sobie Państwo 640 razy 480 pikseli, to skok jest gigantyczny. Ale w ten sam sposób ja tłumaczę mojemu już 21-letniemu synowi. Mówi, mój twardy dysk w moim pierwszym komputerze miał 40 megabajtów. Twoja karta w telefonie ma 128 giga. Mała, jak karta microSD. I tak jest miara postępu. Więc wysoka rozdzielczość. Objętość jednego pliku w zależności od wielkości skanowego skrawka do około 3,5 GB na pojedynczy plik. Powtarzam. I czas uzyskania skanu, oczywiście tutaj wszystko zależy od liczby płaszczyzn, na których ostrzymy w celu uzyskania najlepszej jakości tutaj. Thierry może coś na ten temat więcej powiedzieć. W każdym razie jest to mniej więcej do około 40 minut. W przypadkach mniejszych skrawków i mniejszej liczby płaszczyzn ostrzenia ten czas jest zdecydowanie krótszy. Na chwilę obecną na potrzeby postu danych zeskanowaliśmy około 1500 skanów. Kolejne już czekają. Łącznie zajmuje to około 11 terabajtów danych na chwilę obecną. Jeśli chodzi o samą cyfrową patologię, czy digital pathology, jako taka funkcjonuje cały czas na świecie, ale jeszcze nie jest przyjęta jako standard. W 2017 roku FDA w Stanach Zjednoczonych wydało zgodę na wstępną diagnozę, tylko i wyłącznie. Digital pathology, czy cyfrowy obraz, nie jest podstawą do postawienia ostatecznego rozpoznania, zwłaszcza jeśli chodzi o choroby nowotworowe. Więc jest to jako wstępne, tak? Natomiast musi być zweryfikowane przez człowieka, przez drugiego patologa na podstawie zwykłego preparatu. Niemniej na chwilę obecną i znowu skrót, który nam Polakom się trochę nie tak kojarzy, ale WSI, ale jest Whole Slide Imaging. To jest procedura, która polega na zeskanowaniu całości wybranego czy nadesłanego preparatu mikroskopowego. W całości tak, jak jest. Jaka jest przewaga? Ano taka, że niestety w większości mikroskopów, którymi posługują się patolodzy, nie ma możliwości uzyskania obrazu całości. Dwójka to jest powiększenie dwa razy 10 powiększenie okularu, to jest 20-krotne powiększenie. W większości przypadków jest to powiększenie, które nie pozwala na ocenę całego preparatu. W tym momencie uzyskanie całego skrawka jednorazowo i płynna możliwość przejścia głębiej zmieniając powiększenie, to nie jest tak jak przy optycznym mikroskopie, gdzie mamy 2, 4, 10, 20, 40, jeśli chodzi o powiększenia. Później w lepszych mikroskopach mamy jeszcze 60 i 100. Tutaj mamy płynne przejście i płynną możliwość oceny preparatu. Niemniej na chwilę obecną uważana jest jako technologia, jako jedna z najbardziej obiecujących, czy jeden z najbardziej obiecujących elementów diagnostyki medycznej, na drodze lepszej, szybszej, tańszej czy tańszej? Tutaj znak zapytania, bo zdecydowanie nie jest to tania procedura. Co w tym momencie pozwala nam, jako zespołowi, który, i ja tutaj mówię o współpracy w ramach programu MOS Danych,
Z jednej strony my mamy sprzęt, jeśli chodzi o możliwość skanowania preparatów. Dzięki Politechnice mamy możliwość przechowywania tych danych w ogromnych ilościach. W tym momencie możemy współpracować. Nie każdy ośrodek musi mieć najwyższej jakości sprzęt, który będzie wykorzystywany raz w miesiącu, a zdarza się, zresztą Państwo prawdopodobnie też o tym wiedzą w swoich poszczególnych dziedzinach. W każdym razie pozwala na ocenę czynników także prognostycznych i predykcyjnych. Przede wszystkim to, co jest największą bolączką, to są choroby cywilizacyjne, czy choroby nowotworowe, także zwyrodnieniowe, choroby układu krążenia, ale to już jest zdecydowanie mniejszy kaliber. Jeżeli mówimy o cyfrowej patologii, to w zeszłym roku podczas zjazdu Europejskiego Towarzystwa Patologów Digital Pathology poświęcono jedną sesję. To jest konferencja, która trwa 4 dni i równocześnie odbywa się mniej więcej 4 do 5 linii programowych. Więc była jedna. W tym roku podczas zjazdu Digital Pathology dominowało. Praktycznie na każdej sesji mówiono o ocenie preparatów cyfrowych. Zważmy, jest to tylko rok różnicy. Jeżeli mielibyśmy mówić o zaletach patologii cyfrowej, to przede wszystkim jest to możliwość przesłania obrazu bądź udostępniania praktycznie bez ograniczeń, jeżeli mamy dostęp do dobrego sprzętu oczywiście. Co w tym momencie stanowi podstawę telepatologii, o której wspominano już tyle lat wcześniej. Błyskawiczny dostęp do poprzednich preparatów od tego samego pacjenta, co w tym momencie ma ogromne znaczenie, jeśli mówimy bądź to o progresji choroby, bądź o reakcji na określoną, najczęściej w tej chwili celowaną terapię. I oczywiście kwestia przeszukiwania cyfrowo na twardym dysku. Wyszukuje się dane zdecydowanie szybciej niż pomiędzy bloczkami parafinowymi w archiwum jakimś na półkach. Możliwość porównywania tych samych obszarów na wielu szkiełkach, co pokażę za chwilę. I przede wszystkim możliwość opisywania poszczególnych obszarów obrazu w celach dydaktycznych. Aczkolwiek była taka praca przedstawiana właśnie w tym roku, gdzie jeden z rezydentów ze Stanów Zjednoczonych pokazał drzwi od pokoju, w którym siedzą rezydenci, jak to się mówi, tagują obrazy. Jak nazwano ten pokój? Slave room. Siedzą, jeżeli dostają kilkaset obrazów mikroskopowych i mają usiąść i pisać, że to jest przekrój przez naczynie, to jest przekrój przez nerw, to jest mięśniówka taka, tu jest fragment tkanki tłuszczowej prawidłowej, to. Tendencja jest jednak taka w tej chwili, żeby raczej opisywać całościowo obraz. Patolodzy, czy nawet rezydenci patologii będą wiedzieli, gdzie jaki aspekt, czy jaka część opisu, do której części na obrazie mikroskopowym się to odnosi. Tutaj właśnie chciałem przedstawić, w jaki sposób możemy porównywać cyfrowo obrazy, wykorzystując tak zwane barwienia dodatkowe. To jest przekrój przez zmianę guzowatą, częściową torebką, otoczoną tkanką tłuszczową. Tutaj mamy właśnie przekroje przeznaczenia, a tu jest sama zmiana guza. Przy dużym powiększeniu byśmy widzieli komórki poszczególne, pewien charakter tych komórek, w jaki sposób rosną, czy naciekają torebkę, tak jak tutaj. Wszystkie te cechy. Natomiast jest to na tyle dziwny guz, że żeby postawić prawidłową diagnozę, robimy dodatkowe barwienia. I w tym momencie pojawia nam się barwienie na LCA czy CD45. Jest to barwienie, które pozwala nam podświetlić komórki, czy wykazać komórki, które są związane z układem limfatycznym. I widzimy, że w obrębie guza mamy te nacieki limfocytarne tutaj. Część pól jest absolutnie czysta. Tutaj mamy obecne te nacieki, praktycznie nieobecne w tkance tłuszczowej otaczającej guz. Immunohistochemia nałożona na obraz klasyczny. Drugi, jeżeli nie wiemy, jaki jest punkt wyjścia tego nowotworu, robi się cały panel, o czym tutaj też panie doskonale wiedzą, robi się cały panel, który ułatwia postawienie ostatecznej diagnozy. TTF1 jest takim markerem, który mówi o tym, że zmiana mogłaby się wywodzić z płuca. Na przykład, czyli moglibyśmy podejrzewać na przykład przerzut raka płuca w tym momencie. Widzimy, że zmiana jest częściowo tylko dodatnia. Nie wiem, czy to jest artefakt, czy nie. W każdym razie przy dużym powiększeniu ja raczej odpisowałbym, że jest to zmiana TTF ujemna. I cyfrowa patologia w tym momencie pozwala nam na nałożenie bądź porównanie dwóch obrazów obok siebie, co zdecydowanie przyspiesza i ułatwia
łatwe diagnozowanie. A to jest właśnie ten sposób tagowania takich pól. Gdybyśmy mieli zrobić print screena dla studentów. Nieliczne komórki zapalne CD45 dodatnie i obszar guza TTF ujemny. To jest właśnie... Dobrze. Cyfrowa patologia jest obecnie coraz częściej stosowana jako przede wszystkim pomoc naukowa. Nie tylko dla lekarzy, nie tylko dla rezydentów, ale również dla studentów, bądź też ludzi, którzy po prostu zajmują się tą dziedziną. Zbiory obrazów cyfrowych stanowią przeogromne i przede wszystkim łatwo dostępne źródło informacji i w erze e-learningu zdecydowanie coraz częściej się to pojawia. Jeżeli chodzi, bo jestem popędzany, będę starał się skracać. Jeśli chodzi o analizę cyfrową obrazu, w tej chwili królują tak zwane algorytmy, które mają w założeniu pomóc diagnoście w ocenie preparatu. I tutaj mamy przykłady. Jeżeli guzy typu NET barwimy typowo na hematoksyn neozynek i 67 dodatkowe barwienia, to nam pozwala i zwłaszcza, że jest to obraz, który jest bardzo łatwy do analizy komputerowej przy pomocy sztucznej inteligencji. Zdecydowanie ułatwia postawienie tych punktów poprzez zliczanie, a to są bardzo precyzyjnie określone punkty, które mówią o tym, że zmiana jest łagodna, o podwyższonym potencjale złośliwości bądź już złośliwa. Drugą taką rzeczą, przy której algorytmy i sztuczna inteligencja bardzo łatwo pomagają, to jest właśnie ocena na przykład materiału uzyskanego z guza sutka. Mamy barwienie podstawowe, hematoksynozyna, obecność receptorów estrogenowych, progesteronowych i HER2. I kwestia tego, nałożenie kolejnych skanów dla urządzenia, które ma odpowiednio napisane algorytmy opisywania, on od razu podpowie, jakie jest prawdopodobieństwo nowotworu. Oczywiście to lekarz będzie oceniał, który, czy zgadza się z tym, czy nie. To jest przypadek, którego najmniej byśmy życzyli każdej pacjentce, to jest triple negative breast cancer, to jest nowotwór potrójnie ujemny, najgorzej niestety rokujący i najgorzej idący na leczenie. Jeżeli chodzi o cyfrową analizę obrazu, to już lata temu Amerykanie się pokusili do oceny cytologii ginekologicznej, ale warunek jest taki, musi być to liquid-based cytology, cytologia płynna, która ciągle w Polsce nie może jeszcze znaleźć, nie może się przebić, chociaż jest standardem wszędzie na świecie. Dla przykładu, jaka jest różnica w obrazie pomiędzy cytologią płynną a cytologią konwencjonalną. W tym momencie taki obraz nie nadaje się do analizy przy pomocy sztucznej inteligencji. Nie na tym etapie. W każdym razie, jaka będzie przyszłość? Wiadomo, że postępu raczej nie zatrzymamy i raczej będziemy szli z tym wszystkim do przodu. Czy sztuczna inteligencja zastąpi człowieka? Raczej nie. Natomiast niewątpliwie może mu pomóc. Jeśli chodzi o zasoby cyfrowe, bez względu na odpowiedź powyższą, mają ogromną przyszłość. Jest tylko kwestia, jak te zasoby będziemy wykorzystywać. Dziękuję za uwagę, a przede wszystkim chciałbym podziękować zespołowi, który właśnie tam siedzi oraz jedna pani, której niestety nie ma. Dziękuję bardzo.